Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Zbliża się 11. niedziela zwykła i chcemy zatrzymać się nad tymi czytaniami, które Kościół Święty właśnie nam przedstawia w tę niedzielę. Pierwsze czytanie to księga proroka Ezechiela. Pan Bóg mówi, że weźmie wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzi na wyniosłej górze, na górze izraelskiej. Można to odczytać, że Pan Bóg sam będzie kształtował tych, którzy mają w sercu pokorę, bo ci, którzy są wysoko, Pan Bóg chce uniżyć. I widzimy tutaj, że Pan Bóg jest tym, który sprawia, że drzewo zielone usycha, a zieloność daje temu, który jest suchy. A więc to od Niego zależy duchowy wzrost i od Niego zależy nasza dalsza droga, nasze dalsze życie. Z kolei w drugim czytaniu święty Paweł w liście do Koryntian mówi o ufności. Wiemy, że mamy ufność, że mimo, że pozostajemy w ciele, ciągle jesteśmy ciągle pielgrzymami, to jednak wzrastamy dzięki wierze, bo to wiara daje nam wzrost duchowy, do wiara prowadzi nas do, właśnie do zbawienia, do spotkania Chrystusa. Natomiast Ewangelia to przypowieść o ziarnku gorczycy. Mówi nam o Królestwie Bożym, bo jak wiemy, przypowieści Chrystusa mówią o Królestwie Bożym i Pan Bóg mówi, że Królestwo Boże możemy przyrównać do ziarnka gorczycy, że jest najmniejsze, ale jednak to właśnie ten obraz pokazuje nam, że Pan Bóg z takiego maleńkiego ziarnka może uczynić wielkie drzewo. Obrazy, które są dzisiaj w tych właśnie fragmentach przedstawionych na 11. niedzielę zwykłą, będą odnosić się do nas, że to my mamy w sobie właśnie kształtować te jakości, które są przedstawiane w tych poszczególnych tekstach. Spróbujmy się zatrzymać nad tym tematem. Ja przed mikrofonami. Anna Harmata. Ksiądz Maciej Galny. I Roman Harmata. Ziarno rzucone w ziemię. Tak, ja bym tu może troszkę inaczej spojrzał, dlatego że my ziarnem to raczej nie jesteśmy. Jeśli coś, to jesteśmy glebą. Natomiast ziarnem jest Słowo Boże. Właśnie Słowo Boże jest rzucane. I teraz pytanie, na jaką glebę ono pada? Nie? My jesteśmy glebą. I ta Ewangelia dzisiejsza to bardzo wyraźnie nam pokazuje. I to nie tylko ziarnko gorczycy. Ziarnko gorczycy to jest ta druga przypowiedź, o której Pan Jezus mówi, ale on zaczyna od czegoś innego. Tłumaczy tłumom i mówi, że z Królestwem Bożym jest tak, że nasienie ktoś wrzucił w ziemi i teraz on sobie śpi, czuwa, a we dnie, w nocy jednak nasienie kiełkuje i rośnie. Prawda? I sam nie wie nawet jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno. Gdy zaś plon dojrzeje, to zaraz zapuszcza sierp i pora już na żniwo. I te wszystkie trzy czytania, jakby tak patrzeć, zebrać je, jednym słowem podsumować, to ja tak myślałem sobie i przychodzi mi jedno słowo, mianowicie nadzieja. I to jest takie piękne słowo, dlatego że nadzieja zawieść nie może, to jest raz. I dwa, to jest już zapowiedź naszego papieża, Ojca Świętego Franciszka, który mówi, że przyszły rok, rok jubileuszowy, właśnie jest rokiem nadziei. Przepiękny już dokument papież do nas skierował i w tym temacie i właśnie opiera je na liście do Rzymian, gdzie Paweł wyraźnie mówi, że nadzieja zawieść nie może, bo wie, że tu na ziemi już nam jest dana rzeczywistość Królestwa Bożego. My ją już tu przyjmujemy, nie po śmierci, ale tutaj. Przyjmujemy ją w wierze, ona nam jest dana w wierze i ta nadzieja jest tym źródłem, który jakby oczekuje na wypełnienie się tego wszystkiego, co dzisiaj jeszcze jakoś może nie pojmujemy. Na razie widzimy w zwierciadle, po omacku. Paweł używa przeróżnych obrazów, zresztą bardzo ciekawych. Mówi też, nieraz już o tym mówiliśmy parę podcastów do tyłu, że na tym etapie wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie okazało, kim będziemy. Więc nadzieja. I tak może przejdźmy sobie wszystkie te trzy czytania. Troszkę innym okiem na nie spojrzyjmy, świeżo nieco. Dlaczego pierwsze czytanie z słowem pełnym nadziei? To wcale nawet nie myślę, oczywiście można tak odczytać, że Pan Bóg daje, jak najbardziej, że daje wzrost. On jest tym, który jakoś wiarę w nas podtrzymuje. Wszystko się zgadza. 100%. I tych pysznych poniża, to i z innych miejsc wiemy, czyli te duże drzewa, jakby wysokie, wielkie, małe, wyższe i tak dalej. Natomiast my spojrzymy trochę na to inaczej, bo przekaz prorocki ma całkowicie inny sens, żebyśmy się nie rozminęli. Ezechiel co innego w ogóle pokazuje. Raz. Co to jest drzewo? Drzewo to jest zawsze symbol jakiejś trwałości.
ale też drzewo to jest symbol cierpliwości. Drzewo to jest symbol cierpliwości. Ktoś, kto się ogrodnictwem zajmuje, to on bardzo dobrze wie, ile tam potrzeba wysiłku, ile zabiegu, a przycinania, a doglądania, a tu, a tak, a zakrywania, a teraz na przykład szarańcza jakaś osiadła czy coś, to nieraz widzieliśmy teraz, jak tych cykad bardzo dużo wyległo, prawda, no to ludzie już okładają i jakimiś foliami, i lnianymi płótnami i tak dalej, a żeby szpak nie zaatakowała, żeby owocu nie zjadły, nie zniszczyły i tak dalej, więc bardzo dużo trzeba włożyć, poświęcić czasu, uwagi, żeby to drzewo było zdrowe i żeby ostatecznie przyniosło plon, żeby przyniosło owoc. No i co w tym czytaniu Pan Bóg robi? Bo tu jest właśnie ten ciekawy, prorocki obraz. I w tym dzisiejszym czytaniu Pan Bóg dokonuje dzieła właśnie zasadzenia szczepki drzewa cedrowego, która symbolizuje w tym układzie naród Izraela. To jest taka malutka szczepka. Bardzo niepozorna. Drzewa cedrowego, nie innego, a to jest bardzo ważne. Drzewa cedrowego. Ten prorocki obraz przedstawia nam bardzo prostą prawdę, że, moi drodzy, wszystko, co czyni Pan Bóg, nawet jeżeli z pozorów wydaje się to liche, nawet jeżeli z pozoru na pierwszy rzut oka wydaje się to być bardzo słabe, to przynosi owoc. Czegokolwiek się Bóg nie dotknie, prędzej czy później przyniesie owoc. To jest prorocki przekaz i sens tego czytania. Czegokolwiek Bóg się nie dotknie, choćby to było bardzo małe i liche, to przyniesie owoc. O czym mówi Ezechiel? Ono wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. A czym są drzewa cedrowe? Do czego drzewa cedrowe były używane? Cedry Libanu na przykład, nie? Tak, znane bardzo z psalmów między innymi. Ale właśnie drzewa cedrowe były używane do budowy najwspanialszych miejsc, choćby kultu Bożego w Izraelu, ale nie tylko, Pałacu Królewskiego na przykład, świątyni. I tego Pan chce i dla nas. To jest ten przekaz, żebyśmy z pomocą Jego łaski, i tu przejdziemy właśnie w to drugie czytanie, bo to nie o własnych siłach, ale z pomocą Jego łaski stali się najlepszym budulcem takich już nie z kamienia czy z drzewa, ale właśnie duchowych świątyń, nie? No bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego, czy nie? Jesteśmy. Ano właśnie. I tego chce dla nas Bóg. Żebyśmy byli najlepszym budulcem tej duchowej świątyni, żeby Królestwo Boże było budowane między nami i w nas. Między nami i w nas. I właśnie z tym możemy pójść do drugiego czytania, gdzie też niesamowity sens, no, patrząc nawet na dzisiejszy świat, nie? Zobaczmy, ile człowiek troski, zabiegu wkłada znowu po to, żeby się drugiemu człowiekowi przypodobać. Nieraz często naśladujemy jakieś bieżące trendy, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę, ale w tej całej pogoni za tym wszystkim, czy pragnienia bycia pięknym, numer jeden w ogóle i tak dalej, cały czas na topie, możemy zapomnieć, że przed Panem Bogiem już jesteśmy wszyscy piękni, wyjątkowi. Już, teraz. To nie się kiedyś stanie. On mnie takim widzi dzisiaj. On mnie widzi umiłowanym. Czyli w relacji z Panem Bogiem, Paweł nam też mówi, nie trzeba jakichś specjalnych zabiegów, żeby zwrócić Jego uwagę na mnie. Bo On ciągle patrzy na mnie właśnie z wzrokiem pełnej, takiej świeżej miłości. Można by nawet powiedzieć, że Bóg jest w nas nieustannie zakochany. My robimy przeróżne rzeczy, że tak powiem, żeby się odkochał. Najgorszą jest grzech. Nie, ale Pan Bóg nie jest w stanie się w nas odkochać. No i znowu nadzieja, nie? Znowu nadzieja. Pan Bóg nie może się odkochać. On jest nieustannie zakochany w człowieku. I to bardziej w nas powinna budzić się taka ludzka reakcja na zakochanie. Przez to właśnie. Czyli co? Pragnienie ciągłego rozkochiwania w sobie tego, który i tak mnie kocha bezwarunkowo. Przez co? Przez współpracę właśnie z Bożą łaską. Żebym ja rzeczywiście był prawdziwym powodem i że tak już powiem, dumy dla Pana Boga, nie? Żebym ja był prawdziwym powodem dumy dla Pana Boga. No i tu ten obraz teraz, których używa Pan Jezus. Znowu, z różnych stron moglibyśmy do tego słowa podejść. Ale też tak myślę sobie, choćby powiedzmy tak dwutorowo. Raz, zobaczmy. Jak bardzo my lubimy mieć wszystko w życiu pod kontrolą.
Choćby to, co już teraz mówię, przypodobać się, nie jakoś być na topie, ciągle trendy, jak to się mówi, ciągle te nowe wzorce naśladować, takie inne tych idolów. To. My lubimy mieć rzeczy pod kontrolą, a z tym samym nie lubimy, jak powiedzmy omijają nas pewne rzeczy, czy przechodzą gdzieś nam z boku, nad którymi my kontroli do końca nie mamy. To gdzieś jakoś człowieka potrafi wyprowadzić z równowagi. I jeszcze najbardziej mi się wydaje, mamy problem z tym, na co musimy poczekać, co wymaga od nas cierpliwości. My byśmy chcieli rezultatu dziś, bo niestety taki jest świat, w którym my żyjemy. On domaga się efektów natychmiast. Nie, nieraz mówimy, na kiedy ta praca ma być zrobiona? Na wczoraj. Na wczoraj, nie? Świat dzisiejszy domaga się efektu ode mnie dzisiaj. Wielu z nas w tę pułapkę wpadło. Niestety. I duchowo również. I my, tu ja, katolicy, tu będziemy mieć wielkie słowa i tak dalej, ale my w ogóle nie rozumiemy, o co w tym słowie chodzi. Myśmy wpadli w tę pułapkę. My, którzy głosimy słowo również, wpadliśmy w tę pułapkę. I nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Cierpliwość. To jest niesamowita sprawa. Świat wymusza na nas, żeby owoce naszego działania, naszej pracy, żeby one były widoczne natychmiast. Co to powoduje? Zastanówcie się. Jeżeli nie na przykład ducha rywalizacji. Zniechęcenie. A czy duch rywalizacji jest duchem Bożym? Mhm. Nie. Jeszcze niezdrowej, nie? Zazdrością i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiejsza Ewangelia też, co ona pokazuje? Ona pokazuje moc wewnętrzną Królestwa Bożego, która znowu jest zależna ode mnie, czy nie? No trochę jest. Nie, w żaden sposób nie jest. No, ale te dobre nie zgodzę się z paniołami. Te drobne, nie ma te żadnych dobre... Nie ma. Nie, moc, ja mówię o mocy. Moc Królestwa Bożego, ona jest niezależna od człowieka. No co Pan Jezus mówi? Śpi, a to sobie rośnie, nie? Czyli to ziarno, ono ma swoją własną dynamikę wzrostu, która jest ode mnie niezależna. Ja nie, tu nie ma ode mnie zależności. Taka Boża logika, właśnie ona jest sprzeciwem wobec takiej współczesnej mentalności. Nie? Bo to w nas jest, no trochę jest jednak zależna, a no nie jest. No ale ja bazuję na drugim czytaniu, ona gdzie jest czytamy, sprzeciwem. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki. Żyjąc po prostu pięknie, ale to inne realia. Mamy żyć przykazaniami na przykład. Nie? Przede wszystkim mamy być święci, jak Ojciec nasz święty, czyli co, mamy pełnić wolę Bożą, nie? Tak jest. No to jest to jest najważniejsze. Tu o to tu chodzi, nie? Ale nie w sensie właśnie jakiegoś rywalizacji, przypodobywania i na tym. Znowu idzie to kontra logice tego świata, nie? Kontra mentalności współczesnego człowieka. Bóg, moi drodzy, zrozummy to wreszcie, bo ja myślę, że mamy z tym problem. Teraz, gdzie nadzieja jest w tej Ewangelii według mnie i dla mnie? Ano właśnie w tym, że Bóg nieustannie działa dla mojego dobra. Choćbym nie wiem, co ja robił, ja mogę działać przeciwko Niemu, a On działa dla mojego dobra. To jest niesamowite. Znowu, nadzieja. Bóg działa dla mojego dobra. My może tego nie dostrzegamy od razu. Nie dostrzegamy natychmiast. Dlatego, że dobro często, żeby było trwałe, ono potrzebuje czasu. I dobro też ma to do siebie, że ono nie krzyczy. Ono się nie reklamuje bardzo. Ono nie jest hałaśliwe. Nie. Ono potrzebuje czasu. Zło natomiast jest szybkie, zło jest głośne, zło jest agresywne, nachalne. Więc naszym nieraz takim jedynym, można by powiedzieć, działaniem sobie tak myślę, chciałbym, żeby to było dobrze zrozumiane, ale takim rzeczywiście naszym nieraz jedynym działaniem może być jedno, mianowicie nieprzeszkadzanie Panu Bogu. Już nic nie róbmy, tylko Mu nie przeszkadzajmy. Po prostu. Bo On działa dla mojego dobra. Możemy bardzo przedobrzyć. Nie przeszkadzajmy Mu. W czym? W realizacji Jego woli. Raczej starajmy się pomagać. I to jest właśnie to drugie czytanie. Żebym ja pragnął ciągle rozkochiwania w sobie tego, który mnie kocha bezwarunkowo. Żebym był prawdziwym powodem dumy dla Pana Boga. To, cośmy powiedzieli. Choćby może właśnie to się będzie dokonywało przez to, że ja nie będę mu zwyczajnie przeszkadzał. Czyli uczeń Chrystusa, on potrafi czekać. On potrafi ufać, nie?
On potrafi ufać w to, że Bóg wie, co robi. Ja powiem wam szczerze, mam takie hasło, które jakoś tak od dawna mi bardzo pomaga i jest tak jakoś przy mnie mocno, mianowicie ono mówi tyle. Bóg widzi i przewidzi. Naprawdę Pan Bóg widzi i przewidzi. I miejmy tego świadomość. A drugi taki tor, który może, nie wiem, jakoś chciałbym tutaj poddać pod rozwagę, to popatrzmy też na przykład w takim sensie tego wzrostu, czy bólu wzrostu Królestwa Bożego, tego ziarna, o którym mówi Pan Jezus, nie? Ile razy my często w życiu słyszymy takie narzekania, nie? Jak to nam ciężko tutaj jest na tym świecie, nie? Dlaczego jest tyle bólu w ogóle, dlaczego my musimy w ogóle cierpieć? Takie pytania, one się pojawiają z różnych stron, ale często można je usłyszeć od ludzi starszych, schorowanych, doświadczonych jakimś krzyżem, bólem, bo kiedy człowiek jest młody, to wszystko jest piękne, idealne, ładne w ogóle i lekko idzie. Ale lata przychodzą, nie? Przychodzi doświadczenie, często jest to doświadczenie porażki, nie? Często jest to jakieś doświadczenie właśnie tego, co pani Ania już wspomniała, jakiegoś zawodu, prawda? Pojawia się zniechęcenie, po co to wszystko, nie? Na co ja to w ogóle robię? Po co my tu w ogóle na przykład siedzimy? Po co my to robimy, nie? Jakieś tu kotłują się myśli w głowie, tu w domu tyle spraw niezałatwionych, tu z dziećmi problem, tu to, tu tamto. I teraz te różne obowiązki, które do nas przychodzą, one jakoś te gorzkie refleksje samoczynnie w nas prowokują, nie? Że człowiek się zastanawia, o co tu chodzi i po co mnie się tak męczyć? Tymczasem popatrzcie, jak spojrzymy właśnie na dzisiejszą Ewangelię i spojrzymy na nasze życie, jeszcze raz, z perspektywy tej dzisiejszej Ewangelii i przypowieści Pana Jezusa, no to od razu widać coś innego, to, co już powiedziałem na samym początku, że to ziarno wrzucone w glebę, ono ma w sobie dynamikę wzrostu, taką wewnętrzną siłę, bym powiedział, nie? Dynamizmu wzrostu. I trzeba tu od razu zauważyć, że to jest bardzo specyficzny wzrost. Bardzo. Przedziwny, dlatego że Królestwo Boże wzrasta w nas, bo to jeszcze raz, my jesteśmy tą glebą. Ale żeby był wzrost, no to trzeba glebę uprawić. No i teraz co Pan Jezus właśnie pokazuje, że ten rolnik orze, rozrywa ziemię i patrzcie ten obraz, on mnie jakoś uderzył, kiedy się zastanawiałem, co będziemy mówić i jak podejść do sprawy. Patrzcie, jak rolnik wrzuca pług w ziemię, jak wdziera się jakby w ziemię, on ją rani. Tak jakoś stanął mi obraz jakby ziemi, której zadawany jest ból. Jakby ziemię to boli. No właśnie, rozrywa. No właśnie. Jest rozrywanie tej ziemi, nie? Mhm. Czyli rolnik, czy on jest jakimś, no nie, chce zadać ból? Nie. Wie, że to jest konieczne. Przeciekawa sprawa. Czyli zadaje ból, zadaje tej ziemi jakieś cierpienie, nie? I myślę, że jeżeli my jesteśmy taką uprawną glebą, no to w nas się musi to samo stać. Czyli musi być cierpienie, musi być ból, muszą być wszelkie troski w tym życiu, niezbędne okazują się zawiedzione, niespełnione nadzieje, zawiedzione ambicje. Te zabiegi są wszystkie potrzebne po to, żeby co? Zranić i rozerwać tą twardą skałę naszego egoizmu i pychy. To jest tutaj kwestia. Rozerwać to. I innym obrazem może być to, że musimy zostać przez Pana Boga poddani obróbce i skrawaniu. Musimy być tym materiałem takim, nie, który się podda. Czyli niezbędne jest to wszystko po to, żeby rozerwać tę skałę egoizmu, pychy i przygotować tym samym właśnie glebę naszego serca na przyjęcie czego? Ziarna Bożego Słowa. Bo ziarnem jest Boże Słowo. To ono wydaje plon. Albo go nie wydaje. Zależy na jaką glebę padnie, nie? W innym miejscu Pan Jezus powie, a to skalista, a to żyzna, a to gdzieś słaba, płytka była i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko rolnik dokonuje tych zabiegów. Tym rolnikiem jest Pan Bóg. Kultywuje glebę naszych serc. I teraz dopóki ja jestem sam z siebie zadowolony, to ja jeszcze nie jestem w stanie przyjąć Bożego Słowa w pełni. Ale najczęściej właśnie cierpienia i bóle otwierają nasze serca na tą Bożą prawdę. Jakiekolwiek by one nie były, cierpienia i bóle. Więc dlaczego mamy cierpieć na tym świecie? Ano właśnie precyzyjnie po to, żeby Królestwo Boże w nas wzrastało. Żebyśmy my, sami dojrzewając, innym pomagali w dojrzewaniu. O to tu chodzi. Właśnie te brzemiona wzajemnie noście. To, co powie Paweł. Mamy pomagać innym.
nasze życie na ziemi, to popatrzmy na nasze życie właśnie z takiej perspektywy, że to jest czas wzrastania w nas Królestwa Bożego. I przyjdzie moment żniwa, kiedy rolnik zadecyduje, aha, już jest wystarczający owoc, już jest pełny. I zejdzie i go zbierze. No i odejdziemy z tego świata do domu. Więc to jest czas dany nam po to, żeby Królestwo Boże w nas wzrastało. I to jest ta ostateczna rzeczywistość, do której Pan Bóg nas wzywa i zaprasza, nie? Tylko, że właśnie, jak już mówiłem, zobaczcie, że ta rzeczywistość, ona jest nam dana w wierze już tu na ziemi. Nie dopiero po śmierci. Na ziemi. I w taki najbardziej szczególny sposób, teraz też uświadommy to sobie, w tym roku właśnie odnowy takiej eucharystycznej u nas w Kościele w Stanach Zjednoczonych, w naszej archidiecezji, w parafiach, w najszczególniejszy sposób jest ono obecne, czy ta rzeczywistość Królestwa Bożego w sakramentach. I to właśnie z Eucharystią na czele, jako właśnie źródłem i szczytem tej jedności i komunii z Panem Bogiem. No co za tym idzie później komunii wśród nas, nie? Tych żywych części, tego budulca świątyni Bożej, nie? O już nie drzewa cedrowego, o którym mówiło pierwsze czytanie, ale tego żywego budulca świątyni na chwałę Boga stworzonej. Jeżeli chcielibyśmy jeszcze spojrzeć na te owoce, które Pan Bóg chciałby w nas widzieć, to musimy popatrzeć właśnie, tak jak ksiądz przed chwilą powiedział, że to Królestwo Boże, które rozrasta się w nas, bo prawda, święty Paweł mówi, że Królestwo Boże w was jest, ale jednocześnie też musimy zobaczyć ten publiczny, ten szeroki wymiar, bo Pan Bóg również mówi, że jesteśmy zaproszeni do bycia owocującymi również w świecie, prawda? Bo Pan Bóg chce, żeby ten wymiar miał być, ten wymiar naszego owocowania miał charakter publiczny, więc posyła nas, abyśmy czynili uczniów pośród wszystkich narodów i w tym przypadku musimy też właśnie widzieć ten publiczny wymiar i wewnętrzny wymiar, czyli owoce, cnoty, które Pan Bóg chce, żebyśmy kultowali, a więc cierpliwość, łagodność, wierność, pokój, miłość, to wszystko, co jest znakiem, że jednak Duch Święty w nas działa i że to Królestwo się w nas rozrasta, a jednocześnie mamy przyprowadzać coraz nowych uczniów do Jego Królestwa, więc to też ten wymiar szeroki. Ja tak patrząc na czytanie, szczególnie Ewangelię, jest mowa o nasieniu, które jest wrzucone w glebę, więc każde nasienie, które wrzucone jest w glebę, po prostu rośnie. I po prostu powszechność zbawienia, powszechność zaproszenia do nieba, do bycia z Panem Bogiem. Każde źdźbło trawy, ile tej trawy rośnie. Każda trawa po prostu jest w oczach Bożych ważna, bo ona jest najpierw tym nasieniem, później źdźbło, później wyrasta trawa i kłos, i później znowu ziarno. Także każdy z nas ma możliwość po prostu być tą rośliną w ogrodzie Bożym. I tak to jest powszechne. I tak Pan Bóg każdą roślinkę widzi i tak o każdą roślinkę dba i czuwa. Także taka mała rzecz, a z drugiej strony jak wielki jest Bóg, że troszczy się o jedność błotrawy, czyli mnie, o mnie się troszczy. I pokazuje właśnie, że samo rośnie, po prostu pod opieką Bożą samo rośnie, czyli być tylko przy Panu Bogu i będziemy wzrastać, będziemy, jak Pan Bóg chce, wzrastać dla Jego chwały, zostać świętymi, czyli właśnie tymi, którzy są rozkochani w Bożej woli, w Bożej ufności. Mała rzecz, a cieszy. Wielka sprawa. Zakończmy, moi drodzy, nasz czas naszej rozmowy, rozmyślania kolektą na 11 niedzielę w ciągu roku. Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj naszego błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.